ostatnio to był 2012 rok, więc naprawdę walka była do samego końca. W pierwszym programie, program znany, zajęłam trzecie miejsce. To już był medal zapewniony, tak? Medal za konkurencję. I oczywiście była od razu ogromna radość i była duża presja, żeby się nie dać płynieć emocjom, bo było wiadomo, że to była dopiero pierwsza konkurencja. Od drugiej konkurencji zaczęło się robić naprawdę poważnie, bo poleciałam tam dobrze, zrobiłam równy lot i stanęłam już na tym podium wirtualnym. Na wynikach była pierwsza. Później była konkurencja numer 3, która też była konkurencją medalową, znowu medal brązowy. I ta presja z każdą konkurencją rosła, zmęczenie też osób, to były naprawdę ciężkie dwa tygodnie zawodów. Proszę sobie wyobrazić temperatury po 30 stopni w cieniu, upały. W kabinie szybowca na holu jesteśmy wystawieni na pełne słońce, także była też ciężka praca fizyczna i oczywiście dwa tygodnie w pełnym skupieniu. A było wiadomo, że to dopiero połowa zawodów, więc później na szczęście jeden dzień na regenerację i znowu walka, żeby zachować to skupienie do końca, i udało się. Ostatnia wiązanka była taką kluczową, ponieważ przy pierwszym numerze startowym, który miałam rysowany do lotu, musiałam obrać po prostu perfekcyjną, mistrzowską strategię na ten lot, bo wszyscy inni lecieli już z niej, mogli się wzorować. Nie dali rady, pana z czego się strasznie cieszę i udało się.